Zgadnij, co się dzieje teraz. Kolejna część cyklu zaczęła się. Już się zaczęło. Dlaczego przez ostatni okres czasu bardzo dużo ludzi przechodziło przez takie turbulencje emocjonalne? To się działo. Przechodziliśmy przez to. Byliśmy w takim stanie zamrożenia. Taka introspekcja takie zderzanie się ze swoimi strachami, z traumą nawet okoliczności w naszym życiu. Sytuacje odgrywały się w taki sposób, że wywoływały nasze strachy, nasze traumy, nasze słabości. Wszystko wychodziło na powierzchnię, i dużo ludzi musiało przystopować ze swoim życiem i posiedzieć parę dni, tydzień, może więcej, z przerwami i przetrawić to wszystko, poczuć wszystkie te emocje, żeby się ułożyło, żeby się poukładało. Przeszliśmy przez to, to się skończyło. Dlaczego to się działo? To się działo po to, żebyśmy po pierwsze zrzucili ciężar z naszej psychiki. Nawet osoby, które miały opór i nie chciały czuć tych emocji i unikały tego wszystkiego, tych takich cięższych okresów, tego skurczu, to nawet oni do pewnego stopnia byli zmuszeni, żeby trochę zrzucić. I natura, te wszystkie okresy, te cykle, ten moment, gdzie. Ogólnie większość ludzi wchodzi w taki skurcz i zamyka się, i wychodzą różne rzeczy, jest introspekcja. Patrzysz, co się znajduje w tobie. Natura to wymusza i pomaga nam rzucić pewien ciężar. Rzucamy ciężar. Po drugie, to się działo z tego powodu, że ty, ja, wszyscy uświadomiliśmy sobie bardzo dużo. Ty, przez to, że przeszedłeś przez te turbulencje, przez ten chaos, uświadomiłeś sobie bardzo dużo. Jesteś innym człowiekiem. Teraz już wiesz dużo rzeczy, wiesz, że musisz zrobić tą rzecz, wiesz, co musisz zrobić, żeby to się stało, wiesz, że musisz odpuścić pewną rzecz, wiesz, że musisz powiedzieć pewne słowa, wiesz, że musisz podjąć pewną decyzję, wiesz, czego chcesz. Zdałeś sobie sprawę, że masz takie pragnienie i chcesz to spełnić. Dotarło do ciebie przez ten okres turbulencji. I teraz wchodzimy w okres ekspansji kolejny etap cyklu. I nawet możesz zobaczyć tę analogię. Lato, nie? Ciepło. Rozkurcz. Zajmujesz więcej miejsca. Nie jesteś spięty i skurczony, tylko otwierasz się. Rozbierasz się. Wychodzisz na zewnątrz. Pokazujesz się. Wychodzisz na słońce. Teraz jest okres na ruch do przodu. Teraz ty zrobisz te rzeczy. Wykonasz to, co sobie uświadomiłeś, że chcesz zrobić. I co śmieszne, natura, wszechświat, okoliczności w Twoim życiu ułożą się tak, że będziesz miał okazję idealne, dostosowane do Ciebie, żebyś zrobił ten ruch. I się zdziwisz, bo zobaczysz, że chciałem to zrobić, mam ochotę to zrobić, podjąłem tę decyzję, wiem czego chcę i pojawia się okazja, żeby to zrobić. Jest strach zrobić ten skok. Ale pojawia się okazja i to będzie się działo teraz, będą się pojawiały te okazje. Teraz jest ta okazja, teraz możesz powiedzieć te słowa, teraz możesz powiedzieć, czego pragniesz, teraz możesz zrobić ten ruch i iść tam, gdzie chcesz iść. Będzie się pojawiało. I teraz jest ten czas, żeby skoczyć. I co się stanie? Skoczysz. Nawet jak nie skoczysz tak intencjonalnie, to przez to, że zrzuciłeś ciężar, przez to, że uświadomisz sobie pewne rzeczy i masz trochę inne intencje, to jakoś nieświadomie wejdziesz w sytuację, gdzie zrobisz jakiś ruch. I tak się stanie. I jak się stanie, to wejdziesz w dyskomfort, bo takie sytuacje, gdzie ujawniasz, gdzie mówisz, gdzie robisz ruch jakiś odważny, gdzie podejmujesz tą decyzję i robisz tą rzecz, one są niewygodne te sytuacje. I wejdziesz i powiesz, kurczę, no, weszłem w tą sytuację jest niewygodnie. Weszłem w tą sytuację i kłóciłem się z tą osobą. Siedziało mi coś na sercu, powiedziałem to, i teraz jesteśmy skuceni. Teraz znajduję się w tej sytuacji w pracy, jestem, jest spięcie, nie? Teraz znajduję się w tym miejscu, jest dyskomfort i czuję się niezręcznie. Teraz czuję dużo wstydu, bo weszłem w tą sytuację. I myślisz sobie, jest źle. Weszłem w to i jest gorzej. Nie jest gorzej. Bardzo ważna rzecz do zapamiętania. Za każdym razem, jak człowiek się wzmacnia, jak człowiek zrzuca ciężar, jak człowiek ulepszy się, będzie miał większą pewność siebie, to wejdziesz w sytuacje, które są cięższe, bo jesteś w stanie, bo awansowałeś, bo jesteś w stanie teraz zmierzyć się z taką sytuacją. Wcześniej głęboko w twojej podświadomości był blok, że nie ma szans że zderzę się z tym. Nie ma szans, że pójdę tam. Nie ma szans, że zrobię to. Nie ma szans, że powiem te słowa. Teraz przez to, że uświadomiłeś sobie dużo rzeczy, przez to, że rzuciłeś ciężar, teraz to zrobisz. I będzie niewygodnie. I to jest dla rozwoju. Bardzo ważne jest, żebyś sobie to przypominał. Bo dużo ludzi rozwija się. Zaczyna medytować. Zaczyna medytować, i później wszystko idzie źle. I myślę sobie, ta medytacja spowodowała, że wszystko jest gorzej. Zmieniłem dietę. Ta dieta spowodowała, że wszystko jest gorzej. Zacznij zauważać, czy jest rzeczywiście gorzej, czy po prostu otworzyłeś się trochę bardziej i jesteś w stanie zmierzyć się z rzeczami, z którymi wcześniej nie byłeś w stanie się zmierzyć. Wiele razy, jak serce się otwiera, jak jesteś w stanie otworzyć się bardziej, Ekspansja, nie? Otworzyć się bardziej. To jest większe narażenie. I jesteś w stanie poczuć rzeczy, które wcześniej były zamknięty. Na które wcześniej były zamknięty. Które nie były w stanie wyjść nawet. Nie była w stanie wyjść Twoja prawda. Otwierasz się i stajesz się bardziej autentyczny. I to niesie ze sobą dyskomfort. Robi się niewygodnie, i od razu mówimy, To spowodowało, że jest gorzej teraz. Albo przeszedłem przez ciężkie traumy, przeżyłem to wszystko, i teraz wchodzę w lato i jest dużo energii. Owszem, i robię pewne rzeczy, jest gorzej. Nie, nie jest gorzej. Jesteś w stanie zmierzyć się, jesteś w stanie dyskutować ze sobą o rzeczach, o których bałeś się dyskutować wcześniej. Jesteś w stanie. Pokazać wszystkim i powiedzieć wszystkim: Wiecie co, ja pragnę to, ja chcę to, ja zrobię to. Jesteś w stanie to zrobić. Zapamiętaj to bardzo dobrze, bo dużo ludzi wchodzi w tą pułapkę. Wchodzą w tą pułapkę i myślą sobie, że A, to nie było dobre, jednak, bo się czuję źle, bo czuję wstyd teraz, bo pokłóciłem się. Wiele razy. Obserwowałem to przez lata, wiele razy. Jak wzmocnię się trochę, ja osobiście, jak wzmocnię się, to y widzę, że jakoś nieświadomie, jakoś tak wychodzi, że nagle pokusę się z pewną osobą albo czuję pewne emocje niefajne. Wzmocniłem się, zrobiłem pewne pozytywne rzeczy i czuję się niefajnie. I mam ochotę powiedzieć pewnej osobie, że to mnie denerwuje i jestem podrażniony. To nie jest złe zawsze. Wiele razy to jest to, że jestem w stanie zmierzyć się z tym, powiedzieć tej osobie, że to mnie drażni. Jestem w stanie ujawnić prawdę tego, że coś mnie drażni, że czuję się tak. Jest w stanie serce się otworzyć, żeby wyszło, żeby wyszła prawda, żebyś pokazał i powiedział: Tak jest. Tak jest. Może to nie jest fajne, ale to jest następny krok. I to jest ekspansja. Wychodzimy na zewnątrz. Zrobimy te rzeczy. Teraz, w lecie. I nie będzie czasu na siedzenie z traumą, nie będzie skucz, nie będziemy siedzieli i myśleli tygodniami o jednej rzeczy. Teraz jest okres na to, że dzieje się coś, wchodzisz w sytuację, jest niezręcznie, przetrawisz ją w jeden dzień. Prześpisz to, i na następny dzień idziesz dalej. Bo teraz jest taka ekspansywna energia. Nawet jak wejdziesz w sytuacje ciężkie i zrobisz pewne rzeczy, zmęczysz się, stracisz swoją energię, przyjdzie kolejna energia. Będziemy dostawali więcej i więcej energii. Bo to jest energia, która panuje teraz. Tyle. Podnieciłem się trochę. Muszę pozwolić sobie na podniecenie się, bo w momencie, gdzie się podniecam to chwytam to takie, to coś, ten zing i przychodzą mi rzeczy i słowa i zdania i wszystko się łączy w taki sposób, że po prostu klika, że czuję to. To też możesz sobie zapamiętać, że przy okazji warto czasami puścić się, podniecić się i pozwolić, żeby odegrało, żeby Twoja energia, Twoje emocje Twoje wewnętrzne pragnienia odegrały swoje. To też można wpisać w ten motyw tutaj: lata, ekspansja. Wybuchamy, robimy, tworzymy, mówimy. Wchodzimy w sytuację i mówimy: o nie, źle jest. I zmieniamy to: o nie, źle jest. Na jestem w stanie to znieść, dlatego weszły w to. Dlatego mi się to przytrafiło, bo teraz jestem w stanie zmierzyć się z tym. Jestem w stanie opanować taką sytuację. Tyle. Jeżeli film jest pomocny, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. I widzimy się następnym razem. I jeszcze jedno. Przez to, że teraz jest okres ekspansji, to nie oznacza, że nie będzie w ogóle skurczu. Tak jak jest znak yin-yang, jest białe i czarne, to białe ma kropkę czarnego. To czarne ma krokę białego, więc, nawet jak jesteśmy teraz w okresie ekspansji, to pojawią się dni, pojawi się tydzień, pojawią się jakieś krótkie momenty, gdzie będzie introspekcja. Nie chodzi o to, żeby ignorować całkiem i jechać non-stopnie. Będą momenty, gdzie będziesz musiał wejść do środka, przemyśleć coś znowu, dostosować się i wrócić. Tyle.